Jesteśmy w centrum Rzeszowa i zapytaliśmy przychodniów, co sądzą na temat niedzieli bez handlu. Zapraszamy do obejrzenia sondy. Czy niedziele niehandlowe są uciążliwe dla pani? Nie, naprawdę nie. Mi to nie przeszkadza. Obojętnym jest to. Czyli... Nie, ja pracuję w kraju, w którym tamte niedziele są całkowicie zlikwidowane i nie ma. Jest to Norwegia. Czyli tutaj staramy się... Wolny i raczej byłbym za tym. Co sądzi pani o niedzielach niehandlowych? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ludzie mogą sobie spokojnie odpocząć, nie mam problemu. I pani odpoczywa w niedzielę? Nie chodzę po sklepach, mam jeden dzień wolnego. Znaczy, teraz to aktualnie chyba nie. A czego teraz akurat nie? No bo wakacje mam. Aha. Dużo czasu wolnego to i tak jest dla mnie. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony nie za fajnie. A dlaczego? Jakie są plusy i minusy? Jednym minusem mogę na przykład powiedzieć coś takiego, że jeśli mamy jakąś awarię w domu, taką hydrauliczną albo coś takiego, nie możemy po prostu szybko podlecieć do sklepu, tylko musimy czekać, użerać się z tym, nie wiadomo tak naprawdę co zrobić. Tak samo, no nie wiem. A plusy? Plus... I dla kogo te plusy? Plusem jest coś takiego, że no naprawdę widzę ludzi wypoczętych w niedzielę. Takich, którzy nie pracują i którzy po prostu wychodzą z przyjemności z domu, a nie znerwicowani, że się gdzieś spóźnią. Jak pan uważa, te niedziele to był dobry pomysł, niehandlowe czy zły? W zależności kto jak do tego podchodzi. Jedni uważają, że jest dobrze, drudzy, że jest źle. A dla pana? Jeżeli ktoś robi zakupy w niedzielę, to mu to przeszkadza. Jeżeli ja na przykład nigdy nie robiłem, mam na tyle czasu w ciągu tygodnia, że jest możliwość zrobienia zakupów, także ja jestem za tym, żeby tych handlowych niedzieli nie było, bo szkoda mi tych pracowników, którzy wykonują te czynności w niedzielę. Ja myślę, że to jest dobry pomysł, bo ludzie sobie mogą odpocząć, mają ten jeden dzień dla rodziny, dla siebie i jest trochę spokoju. Niedziele niehandlowe są dla was uciążliwe, czy wam to obojętne? Bardzo uciążliwe. Dlaczego? No, każdą niedzielę trzeba siedzieć w domu, a tak to z rodziną, do galerii na przykład, tak jak teraz. Czyli wcześniej chodziliście z rodziną do galerii? Tak, tak. No, czyli też spędzaliście czas z rodziną. Nie można nic praktycznie kupić. No. A ty? Dla mnie to obojętne, bo w sobotę można przecież wcześniej kupić. I to jest bez problemu. Mi to obojętne. Też obojętne. Czyli wcześniej jakoś planowałyście sobie zakupy, teraz też dajecie radę i jest okej, tak? Tak. Dokładnie. Czy są panie za likwidacją niedzieli niehandlowej, czy to był dobry pomysł? Ja uważam, że dobry pomysł. A dlaczego? Dlatego, że niedziela to jest takim dniem przeznaczony, przede wszystkim ten dzień powinien być na odpoczynek, na przebywanie w gronie rodziny. Czy przeszkadzają ci niedziele niehandlowe? Nie, nie przeszkadzają mi, nie zwracam na to uwagi. Czyli nic się nie zmieniło po wprowadzeniu takiej zmiany? Nie, ale wiem, że ludzie bardzo w poniedziałek, jak niedziela zamknięta, to jakby jedzenia nie widzieli.